Ahoj piraci! Dzisiaj pokażemy Wam, jak ukończyć epicki ratunek Merika z rąk Mrocznych Braci, czyli nową przygodę Okrzyk Łowcy. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję oraz polubić film, jeżeli Wam się spodobał. Przygodę rozpoczynamy na dowolnej przystani u przedstawicielki szczurów okrętowych, Lariny. Następnie musimy udać się do naszego statku, przy którym będzie stał piracki lord. Po rozmowie zabierze cię on na morze potępieńców. W tym celu wpłyń w pobliski portal swoim statkiem. Podczas podróży piracki lord objaśni ci, jak uratować Merika. Po przekroczeniu granicy ujrzysz fortecę stworzoną na podobieństwo tawerny wilków morskich. Zatrzymaj swój statek przy wschodniej latarni i odbierz płomień dusz z pobliskiego paleniska. Uważaj jednak na zjawy, które będą ci przeszkadzać. Jeżeli będziesz miał szczęście, piracki lord wyśle ci na pomoc innych piratów, którzy stawili się na zew łowcy. Po odebraniu płomienia rozpal latarnię przed wejściem i wespnij się na szczyt. Twoim oczom ukaże się maszyna znana ci z opowieści Kapitanowie Potępieńców. Rozpal palenisko w maszynie. Za pomocą kół sterowych manewruj łuną światła, aby rozpalić następną latarnię, która znajduje się na skałach. W międzyczasie pamiętaj, żeby zniszczyć 3 statki widmo, aby ukończyć wyczyn, dzięki któremu odblokujesz tytuł. Udaj się do południowej latarni i powtórz wykonane wcześniej czynności. Twoim oczom ukaże się pomost. Udaj się tam. Wespnij się na górę, po drodze zapalając wszystkie paleniska. Dojdziesz do zamkniętej bramy, którą możesz otworzyć podnosząc kotwicę znajdującą się po lewej stronie. Idąc dalej zauważysz latarnię. Rozpal ją i wróć do wschodniej latarni, w której byłeś na samym początku. Ponownie rozpal latarnię pomiędzy skałami za pomocą łuny światła. Pojawi się platforma umożliwiająca dalszą wędrówkę. Wróć na ścieżkę i kontynuuj natarcie. Ponownie zobaczysz latarnię. Rozpal ją i udaj się na północną latarnię. Powtórz czynności z poprzednich miejsc. Ponownie wróć na ścieżkę, używając drabinki, którą odblokowałeś. Rozpal następną latarnię, którą napotkasz i wróć do północnej latarni. Rozpal już ostatnią latarnię i wróć na ścieżkę. Natrafisz na most zwodzony. Opuść go za pomocą kotwicy znajdującej się po prawej stronie. Uratuj Merika z rąk Mrocznych Braci i bezpiecznie wróć na wody Sea of Thieves. Pozostaje już tylko jedna rzecz. Piracki Lord poprosi cię o przysługę. Porozmawiaj z Lariną. Przekażę ci ona list do żony Merika, czyli Serik. Znajdziesz ją w porcie Northstar. Po przekazaniu przesyłki ukończysz przygodę i otrzymasz portret Merika. Za ukończenie wszystkich wyczynów otrzymasz tytuł Obrońca Potępieńców. Jak się czujesz po uratowaniu Merika? Koniecznie opowiedz nam to w komentarzu. Pamiętaj także, aby zostawić subskrypcję oraz kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi filmami.